Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania uchwały na, przepraszam, procedowania uchwały na druku numer 11. Bardzo proszę o zreferowanie panią radną Bąk. Pani przewodnicząca komisji, bardzo proszę. Punkty podniesienia uchwał przyznanych na zadania powierzone w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013 zmniejsza się środki przyznania uchwałą numer 20/331/12. Uchwały numer 20/331/12 otrzymują brzmienie. Pierwsze, dofinansowanie produktu rehabilitacyjno-stresowego dla dzieci niepełnosprawnych 40. Zakup komputerów do szkół specjalnych, koło szkół specjalnych numer 14 jest bezpłatne 20 tysięcy. Zakup dla niepełnosprawnych do trzeciego oddziału Policji do Szpitala Klinicznego 23 tysiące pieniędzy. Zastosowanie kapalni dla niepełnosprawnych oraz wymiana uzasadnienie. Litery akcjonowe urządzone na podstawie wniosków i instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Boremski. Mam pytanie do pana przewodniczącego, ponieważ uzasadnienie mi bardzo odpowiada, ponieważ pierwszy, mówię o punkcie numer 1, dofinansowanie produktu rehabilitacyjnego czasowego dla dzieci. Ponieważ pierwsza kwota była 50 tysięcy, teraz jest 40 tysięcy i w uzasadnieniu z ich rękę rozporządzono na podstawie wniosku pisemnej instytucji zajmującej się osobami niepełnosprawnymi. Myślałem, czy tu będzie napisane w tym, że tamto nie zostało przyjęte i zostało zaopiniowane przez negatywnie przez Wydział Spraw Społecznych. To jest jedno moje pytanie. I drugie moje pytanie jest, jakie kryteria będą przyjęte w tym dofinansowaniu produktu rehabilitacyjnego? Czy coś w tym temacie wiemy, czy nie wiemy? Dziękuję bardzo. To znaczy, ja chciałbym z punktu widzenia formalnego przedstawić, jaka jest sytuacja w zakresie tejże uchwały i tych wskazań, które tutaj są przedstawione. Kwota, która jest wskazana, to jest 40 tysięcy złotych. We wcześniejszej uchwale, którą, proszę Państwa, głosowaliśmy wcześniej, była kwota 50 tysięcy złotych, ale ona wynikała z podziału środków, które były przyznane w tamtym roku w określonej wysokości na rok 2012. Nie mieliśmy wtedy wiedzy o tym, że kwota zostanie zmniejszona. Teraz mamy tą wiedzę. Dlatego też nastąpiła korekta wszystkich zadań, nie tylko i wyłącznie zadania pierwszego, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjno-czasowego dla dzieci niepełnosprawnych 40 tysięcy złotych, ale również została wskazana korekta dla pozostałych trzech zadań, czyli zakup komputerów dla zespołu szkół specjalnych, zakup łóżek dla niepełnosprawnych, jak i również dostosowanie toalet. No, staraliśmy się tutaj w zakresie tych zadań utrzymać te zadania, tak aby one mogły być w pełni zrealizowane odnośnie potrzeb, które są wskazane dla tych, którzy to zadanie będą od nas otrzymywać. Realizatorem pierwszego zadania, jak pan radny zapewne wie, jest w tym zakresie Wydział Spraw Społecznych i w zakresie Wydziału Spraw Społecznych jest przeprowadzona określona procedura dotycząca wskazania osób, które jadą na te czasy rehabilitacyjne. Co roku to zadanie jest wskazywane od wielu lat już przez Radę Dzielnicy 18. W tym zakresie to zadanie w tej kadencji jest wskazywane po raz trzeci. W 2011 roku i w 2012 roku zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Spraw Społecznych. Były to środki finansowe, które zostały przekazane przez naszą dzielnicę, czyli dzielnicę 18, jak i również przez dzielnice pozostałe nowochódzkie. W 2011 roku była to dzielnica 15, 14, 16 i 17, czyli znaczy nie pamiętam środków dofinansowania do tego zadania z tamtych dzielnic. W roku 2012 była to dzielnica 14, 17 i 16. Zadanie jest realizowane w taki sposób, że w Wydziale Spraw Społecznych odbywa się spotkanie komisyjne, w którym uczestniczą przedstawiciele Rady Dzielnicy 18. Są wskazywane osoby, które są osobami przynależnymi do
grupy wsparcia dzielnicy 18. Jest to otwarta grupa wsparcia, jak pan przewodniczący wie, ponieważ sam pan udzielał gościny tej grupie wsparcia przez tamtą kadencję, przez wszystkie 4 lata i tutaj ta grupa wsparcia mogła się spotykać. W zakresie tego zadania i tej grupy wsparcia każda osoba, która zgłasza się do tej grupy wsparcia, może jechać na ten turnus rehabilitacyjny po wskazaniu osób, które mają jechać. Listy są przedstawiane do wiadomości dzielnic, zatwierdzane, no i później następuje wyjazd tych osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny czasowy. Odnośnie roku 2013, rzeczywiście po pierwszej weryfikacji naszego zadania przez Wydział Spraw Społecznych to zadanie zostało zaopiniowane negatywnie przez komisję w mieście, jednakże zwróciliśmy się do pana prezydenta pismem, jak i również osobiście byłem na rozmowie u pana prezydenta, aby to zadanie z powrotem wróciło do realizacji, aby jak co roku grupa wsparcia, osoby, które są skupione w tej grupie wsparcia przy dzielnicy 18, mogły skorzystać z tych środków finansowych. Mogę poinformować, że dzisiaj na nowo jest badane to zadanie w zakresie wpisania go do budżetu w tej formule, która była do tej pory. Bardzo proszę. Ja, broń Boże, nie kwestionuję tutaj kwoty 40 czy 50 czy 60 tysięcy, bo wiem, że tu są tak potrzeby potężne i duże, że jakąby kwotę nie dał, to dla tych dzieci czy dla tych rodzin to są zawsze środki niewystarczające. Że wspierałem i wspieram, oczywiście coś takiego zawsze wspieram i będę wspierał, jak również, bo wiem, że to są rodziny, gdzie trzeba pomocy ze wszystkich stron, prawda? Nie tylko, że tak powiem, finansowej, ale i psychologicznej również. Także zapewne nadal będę wspierał. Natomiast dlaczego pytam o kryteria? Ponieważ no, ja mam informacje niepotwierdzone, że przez 2 lata, myślę, że to usłyszę tutaj, że przez 2 lata, ja wiem, że grupa wsparcia, że działa i tak dalej, bardzo dobrze, że działa, bo to jest potrzebne. Natomiast mam pytanie, czy lista, która była robiona przez 2011-2012, potwierdza się i wydział zaopiniował pozytywnie. Czy to były jedne i te same osoby, jedne i te same dzieci? I czy wydział zaopiniował te listy, że tak powiem? Dlaczego to pytam? Ponieważ od pana dyrektora nie uzyskałem takiej informacji. Może troszkę przykra sprawa, że dyrektor nie wie, ale od pana dyrektora rządu nie uzyskałem takiej informacji w środę, gdzie go zapytałem, czy jak ta lista wygląda, czy on tą listę widzi. Niestety mówił, że tą listę przesłał do pana Domsala, bądź w każdym razie. I że to jest weryfikowane, ale na dzień dzisiejszy trudno być, dlatego to pytanie... Dobrze, dobrze, to jeżeli moglibyśmy zostać, bo pani Rada Kapela się zgłaszała, bardzo proszę. Znaczy ja się chciałam zapytać, no tutaj pan przewodniczący był miły w dniu dzisiejszym dać mi pismo do wiadomości i tutaj jest napisane, że w kwietniu 2012 roku zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielem Zarządu Rady Dzielnicy 18 panią Krystyną Jastrzębską w celu ustalenia ilości osób, które będą uczestniczyć w turnusie i tak dalej, i tak dalej. Ja sama od siebie powiem, że jestem matką dziecka niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Ja nie widziałam, ja nie zostałam nigdy zaznajomiona z kryteriami, w których mogą być moje dziecko wraz z opiekunem starać o taki wyjazd. I przypuszczam, że jest wiele więcej dzieciaczków na terenie naszej huty i osób niepełnosprawnych, które także chciałyby uczestniczyć w takich wyjazdach, a tylko przez to, nie chcę tu iść za daleko, że nie należą do grupy wsparcia, jest to im jakby zabronione, ograniczone. Mnie osobiście jest ograniczone, nie należy pani Krystyna do pani grupy wsparcia, moje dziecko nie należy. Z różnych przyczyn. I mnie nie było dane pojechać z moim dzieckiem. Ja się chciałabym wiedzieć dlaczego. Tak czysto po ludzku. Dziękuję, proszę Państwa, raz przepraszam. Proszę Państwa, bardzo proszę o ciszę. Proszę Państwa, z racji tego, że tutaj padają różne pytania, ja chciałbym przytoczyć pisma, które wpłynęły na moje remise w sprawie tych zadań, które zostały tutaj wskazane. Już będę ja przeczytał, ponieważ nie wszyscy Państwo radni są z tymi pismami zapoznani, więc ja pozwolę sobie je po prostu przeczytać, abyśmy mieli pewną jasność co do tych pism, które zostały, proszę Państwa, złożone.
Proszę Państwa, w dniu... na moim dyżurze, w dniu 2 października spotkałem się z przedstawicielami z Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym, na którym to spotkaniu otrzymałem pismo, jakie to stowarzyszenie złożyło do pana prezydenta miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego. W zakresie tego pisma, proszę Państwa, mamy następujące informacje. Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Krakowa, osiedle Centrum C7, zwraca się z prośbą o wyjaśnienie podstaw przyznawania znacznych dotacji finansowych z Urzędu Miasta na organizację turnusu rehabilitacyjnego lub wypoczynku letniego corocznie dla tych samych podopiecznych grupy wsparcia prowadzonej przez radną panią Krystynę Jastrzębską. W roku 2011 w celu otrzymania pomocy finansowej z miasta Krakowa celem organizacji wypoczynku letniego w roku 2012 dla osób niepełnosprawnych Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Krakowa, osiedle Centrum C7 podjęło następujące działania. 21 marca tegoż roku prośby do zarządów i rad dzielnic 14, 15, 16, 17, 18 w sprawie pomocy finansowej na organizację w roku 2012 wypoczynku letniego niepełnosprawnych członków stowarzyszenia. 19 kwietnia tegoż roku odpowiedź negatywna zarządu dzielnicy 17. Brak odpowiedzi pozostałych dzielnic. 13.10.2011 uchwała Rady Dzielnicy 14 w sprawie konkursu oferty 2012 w ramach współpracy miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi przeznaczenie dla naszego stowarzyszenia 3 tysięcy na inny cel do tej pory zatwierdzony przez wyżej wymieniony urząd. 7 listopada do 28 listopada 2011 prośby do zarządu i rad dzielnic 2, 3, 4, 9, 14, 15, 16, 17, 18 w sprawie pomocy finansowej na organizację w roku 2012 wypoczynku letniego i turnusu rehabilitacyjnego niepełnosprawnych stowarzyszenia z podaniem konkretnej liczby mieszkańców danej dzielnicy. 9 grudnia 2011 prośba do porozumienia dzielnic nowochódzkich w sprawie pomocy finansowej na organizację roku 2012 wypoczynku letniego turnusu rehabilitacyjnego niepełnosprawnych członków stowarzyszenia, które odpowiedzi 30 grudnia 2011 odpowiedź o rozpoczęciu starań w sprawie zarządu dzielnicy 16. 8 lutego 2012 odpowiedź negatywna zarządu dzielnicy 15. Brak odpowiedzi z pozostałych dzielnic. 6 kwietnia 2012 złożenie w Urzędzie Miasta Wydziału Spraw Społecznych oferty na realizację zadania publicznego integracja społeczna osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań umożliwiających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, wyjazdach rehabilitacyjnych. Brak odpowiedzi. Mimo powyższych starań nie pozyskaliśmy żadnego wsparcia finansowego ze środków finansowych miasta Krakowa na realizację wypoczynku letniego dla naszych podopiecznych. Proszę Państwa, w dniu 8 października na moje ręce pani radna Katarzyna Kapolar-Glekut złożyła następujące pismo. Składam wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie realizacji uchwały nr 6/117/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku dotyczących zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych z roku 2012. Wyżej wymienioną cytowaną uchwałę Rady Dzielnicy 18 przyznała w ramach zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2012 dofinansowanie turnusu rehabilitacyjno-czasowego dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości 40 tysięcy złotych. W związku z powyższym wnoszę o wskazanie instytucji, która zajmowała się rozdysponowaniem środków finansowych. Chciałabym także poznać ilość osób korzystających z dofinansowania wraz z podaniem kwoty przyznanej na jedną osobę. Proszę o wskazać, że dofinansowanie to zostało przyznane indywidualnie czy też grupowo. Wnoszę także o możliwość wglądu do rozliczenia finansowego. W sprawie uchwały nr 20/331/12 Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta z dnia 18 czerwca 2012 zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2013. Proszę wskazanie, kto będzie jej realizatorem i dla jakiej grupy osób niepełnosprawnych przyznane środki finansowe. Nadmieniam, że w ramach zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2013 ustalono m.in. dofinansowanie turnusu rehabilitacyjno-czasowego dla dzieci niepełnosprawnych w wysokości 50 tysięcy złotych. W dniu dzisiejszym uzyskałem informację od pani Lucyny Podlaszewskiej i pani Marii Piszczek, członków zarządu Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym, że środki finansowe na organizację turnusów rehabilitacyjnych lub wypoczynku letniego corocznie od roku 2007 do nadal są przyznawane dla tych samych podopiecznych, mianowicie uczestników grupy wsparcia prowadzonej przez pani radną dzielnicy 18 Krystynę Jastrzębską.
Czyżby w naszej dzielnicy mieszkali niepełnosprawni równi i równiejsi z podziałem na tych, którym ta forma wsparcia się należy lub nie? W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i niepokojem zwracam się z prośbą o wyjaśnienie powyżej przedstawionych kwestii. Dodam, że członkami stowarzyszenia jest między innymi 50 osób z posiedzeniem umysłowym, z czego 23 osoby wyrażały chęć uczestnictwa w procesie rehabilitacyjnym, a dla których dofinansowanie z PFRON jest często niewystarczające. Nadmieniam, że udzielenie pomocy finansowej w tej sytuacji wpłynęły dwa wnioski 21 marca 2011 roku i 7 listopada 2011 roku, które pozostały bez odpowiedzi. Chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego Rada Dzielnicy 18 nie organizuje otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, mających w statucie wpisaną działalność pomocy dla osób niepełnosprawnych. Jestem przekonana, że jawność, otwartość, a także forma konkursowa w sprawie realizacji zadań publicznych umożliwiłaby równy dostęp do pozyskania środków finansowych. Jednocześnie chciałabym poznać odpowiedź na pytanie, czy były ogłaszane inne otwarte konkursy ofert, jeżeli tak, to w zakresie jakich działań. Proszę o udzielenie pilnej odpowiedzi, to jest do dnia 12 października 2012 roku. Ponawiam prośbę o udostępnienie protokołu z prac Komisji Mieszkalnictwa oraz wszelkich pism wpływających do Rady Dzielnicy w sprawie przyznania środków finansowych dla osób niepełnosprawnych w latach 2011-2012. Proszę o ich przygotowanie na środę, to jest 10 października 2012 w godzinach 17:20 do 20:20, przepraszam, pisana Katarzyna Kapolagnego. Otrzymuję Zarząd Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Przywidzeniem Umysłowym, pan Włodzimierz Pietruś z Radnym Miasta Krakowa, pan Bolesław Kosio Radny Miasta Krakowa, pan Krzysztof Tenerowicz, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Proszę Państwa, w dniu wpływ piątek ostatni wpłynęło pismo od Wydziału Spraw Społecznych u pana dyrektora Jana Żądło. Dotyczy udzielania informacji publicznej w sprawie realizacji zadania pod nazwą dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego czasowego dla dzieci niepełnosprawnych. Pismo jest skierowane do mnie. W odpowiedzi na pismo przesłane e-mailem w dniu 9.10. dotyczące udzielenia informacji publicznej w sprawie realizacji uchwały nr 6/117/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zadań powierzonych z zakresu osób niepełnosprawnych w roku 2012. W zakresie zadania pod nazwą dofinansowanie turnusu rehabilitacyjno-czasowego dla dzieci niepełnosprawnych informuję. Dofinansowanie do turnusu wynosiło ogólnie 61 tysięcy złotych. Środki finansowe zostały przekazane w ramach zadania powierzonego dzielnicą z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych przez dzielnicę. 14, 5 tysięcy, 15, 6 tysięcy, 16, 5 tysięcy, 17, 18, 40 tysięcy oraz zadania kredytowego dzielnicy 17, 5 tysięcy złotych. W dniu 11.04.2012 zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielem Zarządu Rady Dzielnicy 18, panią Krystyną Jaszczewską, w celu ustalenia ilości osób, które będą uczestniczyć w turnusie, terminu wyjazdu, warunków, jakie musi spełniać ośrodek oraz ilości zabiegów rehabilitacyjnych. Zgodnie z obowiązującą procedurą zamówienie zostało przesłane do weryfikacji przez Oddział Zamówień Publicznych i otrzymało status zamówienia realizowanego zgodnie z artykułem 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ponieważ wartość zamówienia brutto nie przekracza 14 tysięcy euro, zastosowano procedurę z wolnej ręki. 24 kwietnia 2012 roku wysłano zapytanie ofertowe do 4 firm organizujących turnusy rehabilitacyjne. Wpłynęła tylko jedna oferta ze Spółdzielni Inwalidów Hutnik. W ofercie zostały przedstawione 3 propozycje turnusu w Dźwiżynie, Centrum Zdrowia Urody Rekreacji Białowita, w Mrzeźynie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Nadmorski, w Międzywodziu, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Gwarek. 16 maja 2012 roku odbyło kolejne spotkanie z przedstawicielem Zarządu Rady Dzielnicy 18, podczas którego dokonano wyboru oferty. Wybrano ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny Gwarek jako oferta najtańsza i spełniająca wszystkie wymagania związane z przyjęciem osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, stosowny wpis do rejestru ośrodków wojewody zachodniopomorskiego. Z dofinansowania skorzystało 24 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami. Lista zaakceptowana przez wszystkie dzielnice, które partycypowały w dofinansowaniu. W dniu 29 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa i Spółdzielnią Inwalidów Hutnik na organizację pobytu rehabilitacyjnego dla 48 osób, 24 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w trzech na wózkach wraz z opiekunami w terminie 21 lipiec do 4 sierpień w ośrodku urzędowo-rehabilitacyjnym Gwarek między Wodzią w zakresie zakwaterowania pokoja dwojczego z obowiązaniami TV, telefonem i internetem, wyżywienia czy posiłki dziennie, śniadanie, obiad, kolacja, dwóch zabiegów rehabilitacyjnych dziennie według wskazania lekarza, 20 podczas pobytu, badań lekarskich, wstępnych, końcowych, opieki lekarskiej podczas całego pobytu, całodobowej opieki pielęgniarskiej, programu animacyjnego wieczorki przy co najmniej dwa ogniska,
korzystania z skrytego basenu, udziału w wycieczce do wyboru, Wyspa Wolin, Kranie Pomorskie, Żwinogród, Świnoujście, transportu na trasie, Kraków, Międzywodzie, Międzywodzie, Kraków, ubezpieczenia, opłaty klimatyczne, pełna dokumentacja finansowa, jest to wygląda w referatycie do spraw problematyki osób niepełnosprawnych, czas tak liczy 18, piętro 6. Koszt pobytu jednego uczestnika 1940 zł, opiekuna 1890 zł. Dofinansowanie zostało przyznane grupowo. Zadanie wskazane uchwaleniem nr 20331 przez 12 Rady Dzielnicy 18 Nowa Chłoda z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2013 pod nazwą dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego czasowego dla dzieci niepełnosprawnych 50 tysięcy złotych zostało zaopiniowane negatywnie ze wskazaniem na możliwość realizacji w ramach konkursu ofert. W 2012 roku do konkursu ofert z dzielnic nowochódzkich w ramach zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przystąpiła tylko dzielnica 14 Krzyżyny. Jan Żon był dyrektor Wydziału Spraw Społecznych. Proszę Państwa, wpłynęło również pismo Grupy Wsparcia Dzielnicy 18. Na porządku powinienem to pismo Państwu przytoczyć. Już to się postaram znaleźć, żebyśmy mieli pełny obraz związany z pismami, które w tej sprawie zostały złożone w zakresie wszystkich, którzy są z tym związani. Ale nie widzę tych pisów. Ja będę. Czy mamy to pismo dziś? Powiedzmy go jeszcze przytoczyli. Wtedy mielibyśmy już wszystkie pisma i Państwo radni mieli pełną wiedzę na temat pism, które płynęły w tej sprawie do Rady Dzielnicy 18. Żebyśmy już nie musieli sobie tego, proszę Państwa, powtarzać. Grupa wsparcia w dzielnicy 18 w miejscu. Oczywiście pismo kierowane jest, proszę Państwa, na ręce Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Jako rodzice 7 października. Jako rodzice dzieci psychicznie i fizycznie upośledzonych jesteśmy oburzeni pismem skierowanym do Prezydenta Miasta i Radnych Dzielnic Krakowa przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Krakowa, Siedle Centrum C7. Od 10 lat działam jako grupa wsparcia rodzin od dzieci niepełnosprawnych. Grupa ta została powołana do pomocy tymże rodzinom. Pomoc ta obejmuje pisanie pism, podań, zapoznanie z przepisami prawnymi, dotarcie do lekarzy specjalistów, pomoc w zamianie mieszkań i pokonywanie barier architektonicznych, pomoc w przyjęciu dziecka do placówek oświatowych, wychowawczych, organizowaniu przejazdu dzieci do szkół. Ponadto uczestniczymy w spotkaniach z posłami, z pracownikami służb specjalnych, z przedstawicielami MOPS-u. Braliśmy także udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, na które otrzymaliśmy zaproszenie. Przez pierwsze lata naszej działalności nie było wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne, dzięki staraniom pani Krystyny Jaszczewskiej i wrażliwości niektórych radnych, którym nie był obojętny los tych maluśkich obywateli. Wyjazdy te stały się możliwe dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Krakowa. Nie chcemy żyć w izolacji, a dzięki pomocy finansowej możemy choćby przez chwilę wraz z dziećmi funkcjonować w normalnym świecie, korzystając z turnusu rehabilitacyjnego, czy przez udział w spotkaniach wigilijnych. Nigdy wraz z dziećmi nie uczestniczyliśmy wypoczynku letnim dofinansowywanym. Więc informujemy, że nie jesteśmy organizacją użytku publicznego i nie otrzymujemy 1% podatku, nie testujemy, nie prowadzimy żadnych innych zbiórek pieniędzy. Jedynym wsparciem są środki finansowe z Urzędu Miasta na turnusy rehabilitacyjne. Proste do sprawdzenia i rozliczenia. Zadziwiający i niezrozumiały jest fakt, że atakuje nas organizacja, która powołana jest do niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, a przecież do grupy wsparcia należą również rodzice, którzy są członkami różnych stowarzyszeń, w tym Duszpasterskiego Stowarzyszenia w Krakowie na osiedlu Centrum C7. Nie pytamy rodziców dzieci niepełnosprawnych o statut materialny, wykształcenie czy też wyznanie. Pytamy, czym możemy pomóc. Dlatego uważamy, że jest to atak na panią radną Krystynę Jaszczewską, która jest niewygodna w świecie polityki, ponieważ sama ma dziecko niepełnosprawne i dla takiej osób poświęciła się bez reszty, zapominając o swoim życiu rodzinnym. Za swoją działalność została wyróżniona na jego planu Krakowa za rok 2011. Proszę Państwa, przepraszam, nie powiedziałem pismo stowarzyszenia z osiedla Centrum C, Duszpasterskiego Stowarzyszenia, zostało skierowane do, tak samo jak i to pismo zostało skierowane do Rady Dzielnicy 14, Rady Dzielnicy 15, Rady Dzielnicy 16, Rady Dzielnicy 17, Rady Dzielnicy 18, pana Bogdana Gonsala, pełnomocnika prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych, pana posła Ireneusza Szarasia i do Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym pismo ostatnie, czyli pismo grupy wsparcia, podpisy w załączeniu. Bardzo proszę pani radna Jaszczewska. Szacunku do Państwa. Powiem tak. Jestem najbardziej winną osobą, bo zajęłam się 10 lat temu, a w zasadzie już 20 lat pracuję na rzecz dzieci z upośledzeniami. Jest mi bliska po prostu ten rodzaj niepełnosprawności i chciałam po prostu to, co rodzice, zresztą tutaj, jeżeli chodzi o Panią Podlaszewską, poznałam ją w szkole i wówczas nas łączyło jedno, że nie wszystko, co jest w szkole, jest dobre.
Natomiast jak gdyby byliśmy skazani i jesteśmy wszyscy rodzice dzieci z upośledzeniami na szkoły specjalne, musimy dziękować za wszystko. I jak gdyby w momencie rodzenia takiego dziecka, czy choroby tego dziecka, cokolwiek bym nie powiedziała, na pewno będzie to odebrane politycznie, dlatego będę mówiła bardzo krótko. Uważam, że z jednego mogę się wytłumaczyć. Grupa wsparcia nie powstała, jak mi się tutaj insynuuje, w ten sposób, że zresztą pani Podlaszewska znała rodziców, którzy chodzili do szkoły specjalnej, na przykład z moją mamą. Ani jednej osoby w tej grupie nie ma. Grupa wsparcia powstała w 2002 roku, jak pamięta radny pan Maranda Stanisław, kiedy przychodzili ludzie z pretensjami co do szkoły na Ptaszyckiego, na Sportowej. I wówczas świętej pamięci m.in. Józef Krężołek, Ania Turczyna stwierdzili, że tym rodzicom, rodzice byli faktycznie bardzo zdenerwowani, stwierdzali, że nie mają do kogo się zgłosić. Fakt jest taki, że to jest taka grupa rodziców, która jest traktowana też niepoważnie i uważani są, że jeżeli mają tego typu dzieci, to sami też na pewno są gorzy. Chciałam pokazać przez okres, mogę odejść nawet z działalności na rzecz tych ludzi. Natomiast chciałam pokazać, że rodzice dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniami są normalnymi ludźmi, którym, jak kiedyś tam ksiądz powiedział, Pan Bóg dał tego typu krzyż. I powiem tak, czasy są organizowane po to, że Państwo tu mówicie i zobaczycie, Pani Legut, ktokolwiek jeszcze chce to sprawdzić, jest w urzędzie pełna dokumentacja. Nie wstydzę się tych ludzi, którzy ze mną pojechali. Jeżeli chodzi, i powiem tak, na czasy, jeżeli jadą upośledzone dzieci, ze mną jeżdżą rodzice, którzy sobie sami płacą i jest odpowiednia lista, płacą sobie sami po to, żeby nie być, dlatego, że nie ma integracji. Ostatni program nawet redaktora Lisa pokazał, jaka jest integracja społeczeństwa z niepełnosprawnymi. A z dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi jest naprawdę nie ma jak gdyby ani rodzin, którzy to akceptują, ani ludzi. Wiem, po prostu jest mi bardzo ciężko prywatnie z panią Legut, z każdym innym mogłabym porozmawiać, opowiedzieć o całej sytuacji dzieci upośledzonych. Grupa wsparcia powstała w 2002 roku. To był projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponieważ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie było pomieszczenia, jak pan Maranda może potwierdzić, zaczęła się ta grupa wsparcia spotykać tutaj. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie, i ja nie działam tylko dla tej grupy wsparcia, bo równocześnie współpracuję z różnymi innymi warsztatami terapii i kiedyś rozmawialiśmy z różnymi i pieniędzy nie starcza na wszystkie. Są bardzo duże, piękne warsztaty terapii zajęciowej na terenie Huty, jest ich najwięcej. Są świetlice i jesteśmy wszystkim w stanie pomóc. Natomiast grupa wsparcia działa w ten sposób, że jest otwarta dla wszystkich radnych. I nie jeden raz panią radną, zresztą cieszyłam się, że wchodzi socjolog do Rady Dzielnicy, bo naprawdę są to ciężkie sytuacje na takich spotkaniach. Ci ludzie mają różne kłopoty, których należy pomóc. Ja nie jestem tym specjalistą, czasem sama jestem załamana. Więc nie powiem tutaj, że ja to robię dobrze, najlepiej. Pewno nie. Natomiast wiem jedno, że te dzieci niepełnosprawne mają prawo do własnych wakacji, takich jak i zdrowe. Zdrowe nie jeżdżą ze szkołą, nie jeżdżą z gimnazjum, z liceum, tylko jadą sami z rodzicami. To nie jest moja wina, że w czasy najtańsze, rehabilitacyjne, kosztują około 2000. Na pewno nie powinny tyle kosztować, ale tyle kosztują. Mówicie Państwo, że wszystko jest w tej grupie za darmo. Można sobie łatwo policzyć. 2000 kosztuje dziecko plus opiekun z transportem. To jest 4000. Tak jak mówię, są tu rodzice, którzy na przykład przyszła pani, dzwoniono w jej sprawie, bo była załamana, miała sytuację rodzinną taką nie inną. I w przeciągu 2 miesięcy pojechała na wakacje razem z nami. Była matka, która zostawiła upośledzone dziecko teściowej. Teściowa pojechała raz tylko na czasy, następnie ta matka w jakiś sposób. No ja Państwu będę opowiadać, to jest po prostu, pomyślicie, że robię sobie jakąś kampanię. Jeżeli stwierdzicie, że to wszystko nie ma sensu, poza tym
przyszli młodzi dziennikarze, zobaczyli rodziców na grupie wsparcia. Panią Legut zapraszam kilkakrotnie do współpracy w Komisji Mieszkaniowej. Zwołałam tutaj po tej całej akcji, bo ja rozumiem w ten sposób. Ja z panią Podlaszewską i to mówię tu w tej chwili, gdybyśmy się spotkały bezpośrednio i pani Podlaszewska, nie kierowana przez nikogo, przyszłaby do mnie na dyżur, na pewno wspólne zdanie byśmy znalazły. I znaleźć możemy. I myślę, że to jest taka wywołana przez polityków wojna, ponieważ rodzice dzieci niepełnosprawnych potrafią się zrozumieć. I jeżeli wchodzi w to trzecia osoba, czwarta, która nie rozumie tematu, ja rozumiem panią Podlaszewską, prowadzi i ja jej kiedyś gratulowałam, o ile Stasiu Maranda pamięta, sprawa lokalu, to nie było w ten sposób, że pan Krężołek poszedł załatwiać sprawę lokalu dla państwa stowarzyszenia. Józiu Krężołek nigdy nie zajmował się takimi sprawami, tylko je zlecał i ja je załatwiałam. I walczyłam o państwa podjazd i byłam dumna z pani, że pani jako matka dziecka niepełnosprawnego potrafiła założyć stowarzyszenie. I w dalszym ciągu jestem dumna i bardzo proszę, żebyśmy się nigdy nie kłócili, bo to jest tylko polityka. Ja mogę nawet odejść. Bardzo proszę, szanowni państwo, bardzo proszę, pani Jaszczęska. Bo doszło do tego po prostu, że ja jestem tym wszystkim nikt. To, co kiedyś jedna mama powiedziała tutaj do Stasia już, bo ja tu zaprosiłam rodziców, żebyśmy porozmawiali jak rodzice. Nie będę wchodziła w politykę. Jeżeli po prostu państwo z innej opcji, czy czegoś mi nie mogą zaprosić, ale nie róbmy między sobą, bo jestem na razie tą osobą, która będzie walczyć o dzieci upośledzone. Proszę zobaczyć grupę wsparcia, to nie jest sterylna grupa. Gdyby pani do mnie przyszła, czy ktokolwiek inny, wchodzi pani w piątek i jest pani razem z nami. Natomiast tą dzisiejszą rozgrywkę ja kończę. I powiem tak, gdyby pani miała ochotę ze mną porozmawiać jak matka z matką, to tak. A na sesji po prostu nie będę na ten temat dyskutować, bo powiem jedno. Chociaż niektórzy mnie bardzo lubią, to powiem tak. Można zrozumieć człowieka, jeżeli przeżywa to samo, co inny człowiek. Nie będę się bawić w tą walkę. Powiem, kocham wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zrobię wszystko, żeby pojechali na wakacje. Przede wszystkim nie potrafię popatrzeć, pani Podlaszewska to rozumie. Z dziećmi tymi to nie jest szafa, to nie jest roślinka. Fakt, bardzo się przywiązałam do tej grupy. Możecie mnie od tego po prostu odciąć. Ja te dzieci kocham, tak jak pani kocha swoje dzieci w swoim stowarzyszeniu, tak i ja swoje. Jeżeli będziemy sobie mogły pomóc, to sobie pomożemy. Tylko proszę, daleko od polityki, bo ja naprawdę się od niej daleko trzymam. I państwu nie będę się tłumaczyć, tłumaczę się pani. Państwu się tłumaczę ze stowarzyszeniem. A państwu powiem tylko jedno. Starałam się to robić jak najlepiej. Przez 10 lat każde piątki się spotykałam. Wszyscy państwo mogliście tu przyjść, poznać grupę wsparcia i zobaczyć, na jakich zasadach działa. Nie można objąć całej niepełnosprawności. Chodziłam do urzędu miasta, wszędzie chodzę na sesjach, chodziłam. Jeden z radnych miasta mi powiedział, po co się pani przyznaje, że ma pani dziecko niepełnosprawne. Jak pani się przyzna, jest pani w polityce spalona. I tak było. I powiem do pani, jak doszłam tutaj do zarządu, to był w ten sposób. Jak może matka dziecka z upośledzeniem być w zarządzie? I jaki to będzie zarząd? Tak, proszę. Nie, nie, o mnie. O mnie, ja też tam do zarządu. Także, tak jak mówię, starałam się robić to dobrze. Jeżeli państwo będziecie, to jest demokracja, uważać, że robiłam źle. Proszę bardzo, tylko błagam, bo od 10 dni nic, tylko jestem bez przerwy, dzwonią telefony, bo rozeszło się to po kucie i wszędzie i ja się tłumaczę, z czego? Tak mi się życie ułożyło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mogę zabrać głos? Ja rozumiem, że pani radna Kapelak ad vocem, pani radna Pankiewicz, pan radny Poręcki i później państwo zaproszenie, że nie będzie radny. Bardzo proszę, pani radna Kapela. Znaczy, generalnie mnie oburzyło nawiązanie do kwestii politycznych. Sama w moim wystąpieniu tutaj powiedziałam, że jestem matką dziecka niepełnosprawnego i nie uzyskałam odpowiedzi. Dlaczego inni niepełnosprawni, tak jak i moje dziecko, o które też bym tu mogła pięknie przemawiać, które i stworzyć, Bóg wie, jak piękną mowę, dlaczego moje dziecko i dzieci ze stowarzyszenia nie mogą jechać?
O to chodzi mi cały czas o te kryteria. Bardzo proszę o ciszę. Chodzi o to, że ja nie znam kryteriów przyznawania do... Jak przyznawania kryteriów? Na jakich zasadach? Czy już? Tak? Tak, skończymy. Pani Frankiewicz, bardzo proszę. Ja chciałam powiedzieć tak. Mnie się szczęśliwie w życiu potoczyło, że Pan Bóg nie dał mi dźwigać krzyża, jaki Państwo dźwigacie. Ja chylę czoła przed wszystkimi Państwem, którzy borykacie się z problemami i wychowywaniem dzieci niepełnosprawnych. Ja te dzieci widzę i jest mi strasznie ciężko z tego powodu, że Państwo się z tym borykacie. Więc chylę czoła, powtarzam to jeszcze raz przed wszystkimi z Państwa. Przed każdą z Pań, przed każdym z Panów, ojców, rodziców. Nie mam najmniejszej wątpliwości po wysłuchaniu tych pism, które Pan Przewodniczący przeczytał i sprawę znam, ponieważ byłam zaproszona na spotkanie przez Panią Radną Kapela Legut i mogłam się zapoznać jakby z jedną stroną tej sprawy. Z Panią Krystyną Jastrzębską jestem w stałym kontakcie z racji tego, że pracujemy w Radzie i też obserwuję działania Pani Krystyny Jastrzębskiej i zarówno to, co Panie ze stowarzyszenia przedstawił, jak i to, co widzę, co Pani Krystyna Jastrzębska robią, to jest po prostu heroizm w czystej postaci i jeszcze raz podkreślam, naprawdę Państwu pięknie dorasta. Natomiast chyba nie w tym jest problem, bo problemem, jak ja zrozumiałam, chyba że źle zrozumiałam, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jest problem tkwi w tym, ile dzieci wyjeżdża, które dzieci wyjeżdżają i czy wyjeżdżają, czy są osoby, które wyjeżdżają co roku i czy są osoby, które są w tworzeniu list pomijane. Jeżeli tutaj jest problem, to możemy na tym poprzestać wygłaszaniu tych już zdań na temat trudności życia osób niepełnosprawnych, a skupmy się na meritum. Jak jest stworzeniem list i kto wyjeżdża na wakacje dla niepełnosprawnych? Dziękuję bardzo. Pan Radny Górecki. Dziękuję bardzo. Szanowna Krysiu, nikt nie ujmuje tego, o czym Ty mówiłeś. Ja nie widzę tu żadnej polityki i nie widzę polityki również w szacunkiem do tych wszystkich ludzi, którzy tu siedzą, że mają dzieci niepełnosprawne. To, co powiedziała Krystyna, tak nam powiadała akurat, że jeden ma taki krzyż drzwi, a drugi ma taki krzyż. I nie łączyłbym tu, broń Boże, z żadną polityką. Nie ma tu polityki według mnie. Tylko znowu w tym piśmie, które odczytał Pan Przewodniczący od Pana Dyrektora Rządło, nie ma kryteriów. No nie ma konkretnych kryteriów, prawda? I to jest pismo takie, no nie wiem, ja tego pisma w ogóle nie rozumiem, co to jest pismo. Ja pamiętam w piątej kadencji, Pani dobrze wie o tym, że były środki również przeznaczane i wiem, że taka lista była czyniona. Nigdy tego nie sprawdzam, to te same dzieci, czy nie te same dzieci, nie interesowałem się tym, bo wiem, że Pani jest odpowiedzialną osobą na tym stanowisku. I nikt tego nie kwestionował. Bardzo proszę, żeby Pani tu nie mieszała absolutnie polityki do tego. Natomiast tu do Państwa to można tylko im pogratulować tego wszystkiego, że po prostu schodzą się tu i przychodzą, że są zaangażowani, bo się Państwo dzieli się tymi poglądami, tymi problemami swoimi, które macie. A przecież to są potężne problemy i doświadczenia, które rodzic przeżył. I tu jedynie tylko smutku może nic nie wiedzieć. Absolutnie jesteśmy daleko z tego, drodzy Państwo, chciałem to dobrze zrozumiałe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Ja będę na końcu. Ktoś jeszcze? Nie widzę. W pierwszej kolejności Pan? No nie, nie, ja... Panie radny, pytam, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Zaproszeni goście zabiorą głos, będą mieli prawo wypowiedzenia, nie ma żadnego problemu z tym nigdy. Pani jeszcze chciałam dopowiedzieć, tak, jeszcze chciałam dopowiedzieć, żeby drugi była pełna jasność. Nie ma, ktoś już to powiedział, nie ma pieniędzy takich, które by dla Państwa wystarczyły. Wszystkie pieniądze, które są w Radzie. Chodniki nie są ważne, prawniki, nic nie jest ważne. Jesteście Państwo najważniejsi, bo człowiek jest najważniejszy, Wasze dzieci dorosłe czy małe, wszystkie powinny dostać, ale wszystkie. Wszystkie i sprawiedliwie. Oczywiście tutaj nie da się, żeby wszystko było sprawiedliwie, ale trzeba robić tak, żeby dążyć do tej doskonałości. Więc wydaje mi się, że coś się w tej kwestii da zrobić. I zawsze będę dwie ręce podnosić na przyznawaniu dla Państwa pieniędzy, tylko żeby one były rozdawane sprawiedliwie, żeby żadne dziecko nie było pokrzywdzone. Żaden obywatel. Chciałam tylko jeszcze jedno słowo powiedzieć, że gdybyście Państwo jedną osobę znaleźli z terenu Huty i całego Krakowa, bo tak przychodzą, któremu odmówiłam wyjazdu na czasy,
naprawdę odejdę. Gdy znajdziecie jedną osobę. Dziękuję bardzo. Państwo radni się tym powiedzieli. Proszę Państwa, głos goście będą zabierali w kolejności składania pism, żeby nie było wątpliwości. Będzie pierwsze stowarzyszenie, później będą głos zabierać Państwo z grupy wsparcia. Czy jeszcze jest jakaś inna organizacja na sali obrad? Bardzo proszę. Nie ma. Nie ma. Bardzo proszę, do protokołu proszę podać imię, nazwisko, czy reprezentujecie Państwo stowarzyszenie, czy reprezentujecie Państwo grupę wsparcia. Bardzo proszę, grupa wsparcia w pierwszej kolejności. Kto z Pań? Przepraszam, stowarzyszenie, przepraszam. Tak jak kolejny nazwisko Blajda Maria. Jestem członkiem stowarzyszenia. Jak Państwo czytaliście tą uchwałę o przydzieleniu środków, to tam było napisane, że to jest dla dzieci niepełnosprawnych. I nie wiem, czy można tutaj mieć taki apel do Państwa, żeby zmienić to ze słowa dzieci na osoby niepełnosprawne. Prawda? Tak. Bo jeżeli dzieci, to może być takie kryterium przyznane potem dla dzieci do 18 lub 21, bo tak są traktowani nasi podopieczni, to jest ważne. My to nazywamy te nasze dzieci dziećmi, prawda? Bo nie trzymają 50 czy 40 lat, ale w kwestii prawnej to są osoby dorosłe. To może być ważna sprawa, potem przydzielają środków, prawda? I drugie słowo takie, że myślę, że tak jak tutaj Pani powiedziały, cele nasze są wspólne i my tylko zwróciłyśmy się z tymi prośbami, z tymi pismami, może tak zostało odebrane negatywnie, dlatego że też chcieliśmy dla swoich podopiecznych uzyskać dofinansowanie z dzielnicy, nie tylko z tej, tylko z innych. I nasze pisma spotykały się kolejny rok z brakiem odpowiedzi, jak Pan Przewodniczący czytał, albo z odpowiedziami negatywnymi. Było nam bardzo przykro z tego powodu. Wiedzieliśmy, że podopieczni grupy wsparcia Pani otrzymują takie dofinansowanie. Było nam przykro, zwróciliśmy się z prośbą czysto po polsku, dlaczego my, no, czy nasi podopieczni nie mogą też skorzystać z takiego dofinansowania, prawda? Bo nasze pisma to... Bardzo proszę, wyproszę Państwa z sali, jak będziecie sobie przeszkadzać. Spotykały się albo tak jak Pan czytał, z odpowiedzią negatywną, albo z brakiem zupełnie odpowiedzi. My byliśmy u Pana Przewodniczącego z tym pismem i Pan nam wyjaśnił, że grupa wsparcia rokrocznie otrzymuje dlatego środki, że taka jest Państwa radnych, no jest to w Państwa gestii, głosujecie za tym i dlatego pozwoliłyśmy sobie tutaj przyjść, żeby wyjaśnić też nasz punkt widzenia, żeby radni usłyszeli, że my też mamy podopiecznych takich samych jak Pani Krystyna w swojej grupie i też chcielibyśmy dla nich uzyskać dofinansowanie. Tyle. Ja tylko chciałam dopowiedzieć, że Panie, macie tą świadomość, że 7 osób z Waszego stowarzyszenia przyszło do mnie i pojechało. Ja nie, no, to czemu jest... Ale proszę Pani, z grupy wsparcia, ja proszę o zachowanie kolejności, bo naprawdę muszę zobaczyć, czy spotkanie przegra spokojnie. Bardzo proszę. Służb Pasterskiego Stowarzyszenia. To nie był atak osobisty na Panią Krystynę. Dalekie byłyśmy od tego. Pierwsza sprawa. Drugie, temat niepełnosprawny, jak Pani wie, dobrze jest nam sami, ja jestem sama osobą niepełnosprawną, córkę mam na uspójnowaniu z nim też, więc dokładnie wiem, jak to wszystko wygląda. Dochody mamy, jakie mamy, siłami grosz do grosza po to, żeby móc sobie sfinansować i córce, i sobie przykładowo. Teraz było co 3 lata, żebyśmy mogły wyjechać. Stąd apele do dzielnicy z prośbą o wsparcie między innymi takich osób jak ja. Mówię w tej chwili we własnym imieniu. A tak jak im powtarzam jeszcze raz, to nie był atak osobisty na Panią, tylko wyjaśnienie, żeby dzielnica wyjaśniła, dlaczego jeśli jest tyle różnych stowarzyszeń czy podopiecznych w dzielnicy, oni nie otrzymują nic. Tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze z Duszy Pasterskiego Stowarzyszenia? Chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, kto z Państwa? Proszę, która z Pan pierwsza? Imię i nazwisko. Wosowska, jestem z grupy wsparcia i chciałabym odpowiedzieć Pani na pytanie o kryteria. Nie ma kryterium.
jest tylko, że ma Pani niepełnosprawne dziecko. Wiedziała Pani, że są tutaj spotkania. Czemu Pani nigdy nie przyszła, jeżeli miała Pani taką potrzebę? A czy ja mogę teraz opowiadać, czy nie za bardzo, Panie Przewodniczący? Nie rozumiem, że wie Pani, że coś takiego istnieje. Z tego, co wynika, że chciałaby Pani wyjechać i chciałaby Pani uczestniczyć w takich spotkaniach, nie wiem, żebyśmy Pani dali wsparcie Pani nam. Nigdy Pani tutaj nie przyszła, czyli widocznie, nie wiem, nie Pani nie potrzebuje, albo jeszcze Pani tego nie potrzebuje, bo tu jest tak, że każdy do pewnych rzeczy dorasta, dojrzewa, żeby mówić na temat takiego problemu, więc nie ma kryterium. Grupa wsparcia ogłaszała się, przyjęcia, tak jakby można powiedzieć, grupy wsparcia były we wszystkich szkołach. Tu nie ma dzieci z jednej szkoły, tylko tu są z warsztatów, ze szkół. Były informacje na zebraniach, w przedszkolach, w szkole, że powstaje taka grupa i kto po prostu miał ochotę i potrzebę, to po prostu tutaj przyszedł. Jedni zostali, drudzy odeszli. Tak to wygląda. Tak jak tutaj Pani nam zarzuciła, że wyjeżdżamy tylko jedne dzieci. Tak jak tutaj potwierdzono, jest 7 osób tutaj z duszpasterstwa, przyszło, są, mają potrzebę uczestniczyć w ich spotkaniach, w naszych. Nikt nikogo nie wyrzuca, nikt nikogo nie neguje, Panie wyjeżdżają. Czyli jest nieprawda, że tylko jest zamknięta grupa. Bardzo proszę o spokój, proszę Pani. Zarzuty są bezpodstawne do Pani Krystyny Jastrzębskiej, że to tak wygląda, że jesteśmy zamkniętą grupą, że negujemy. No Pani jest jakaś taka zniesmaczona, bardzo nam jest przykro, akurat Pani siedzi naprzeciwko nas i każdy jakiś taki to nie wiemy, po prostu niezadowolona gdzieś jakoś po prostu miny Pani tworzy. Proszę powiedzieć, co Pani chodzi. To ja się proszę odezwać. Za chwileczkę, proszę naprawdę. Bo... A jeszcze jedna sprawa. Chciałam zauważyć, że pismo, które wpłynęło z Państwa stowarzyszenia jest podpisane i nie jest podpisane przez prezesa, więc nie wiem, czy prezes stowarzyszenia nie ma tam nic do powiedzenia, tylko dwie panie. Bo w naszej grupie wsparcia jest wiceprezes tego stowarzyszenia. Nie stowarzyszenia, tylko stowarzyszenia. Jest wiceprezes w naszej grupie. Czyli wspólne cele mamy, nie? Wspólne cele mamy, tylko że po prostu jakoś nie wspólne, bo Państwo zarzucacie nam czegoś, czego nie ma. Chciałam jeszcze tylko zapytać, czy przyjmiecie Państwo dzieci na wózkach niepełnosprawnych do swojego na terapię, czy do stowarzyszenia? Proszę, za sekundeczkę. Pani tutaj chciała zabrać głos, bardzo proszę. No ja nazywam się Błajnicka, Syrenialanta, jestem uczestniczką grupy wsparcia. I tak jak koleżanka powiedziała przed chwilą, zwracając się do Pani personalnie. Grupa wsparcia sama w sobie powstała tylko dlatego, że kilkanaście już właśnie lat temu były problemy, rodzice się żalili, był duży kłopot, ponieważ nami, jako rodzicami, nie zajmuje się nikt od lat. Od lat. My, tak jak rodzimy dzieci, tak jak umieramy, nasze dzieci zostają, nie interesuje to nikogo. I Krystyna, pozwolę sobie mówić, Pani Krystyna, ponieważ jesteśmy na tym, któregoś dnia stwierdziła, że ona nas weźmie pod swoje skrzydła. Zapraszamy Panią, bardzo serdecznie zapraszamy. Tak jak koleżanka powiedziała, może Pani do nas zawsze przyjść, bo grupa wsparcia, tu się zwracam do Pani, to nie jest towarzystwo wzajemnej adoracji. To nie jest towarzystwo pań, które się spotykają, bo już takie słuchy były, że dajemy, że łapówki dajemy Krystynie, że problem jest lat, czego zwracam się do siebie po imieniu. Proszę Państwa, to jest grupa wsparcia dużymi literami napisana, wspierająca się wzajem. I tak jak Pani mówi, kryteria. Jakie kryteria? Ludzie, o czym my mówimy? Jeżeli z dwóch ościennych czy dalszych dzielnic przyjdzie mama z dzieckiem niepełnosprawnym, tata z dwójką i przyjdzie na grupę wsparcia. Czy Pani uważa, że my nie będziemy, obejmiemy ją jakimiś tam kryteriami i na czasy z nami nie pojedzie? Nie ma takiej możliwości. Bo grupa wsparcia to nie są tylko w czasy. To są spotkania wszelkiego rodzaju z politykami. Ja pamiętam taką słynną konferencję odnośnie edukacji dzieci niepełnosprawnych. I powiem Państwu króciutko, jak to wyglądało. Przyszło parę zaproszonych osób, organizatorka nas przywitała,
każdy ze stron teoretycznie zainteresowanych króciuteńko powiedział, co miał do powiedzenia, czyli no pani tam z Wydziału Edukacji, ktoś tam, coś tam, był pan jeszcze z Narodowego Funduszu Zdrowia, każdy tam 10 minut sobie czasu poświęcił na to, żeby nas przywitać i coś powiedzieć. I jak były wolne wnioski, sala była pusta, wszyscy poszli. I tak to wygląda w naszym przypadku. I państwo mówicie, że to nie jest atak polityczny na Krystynę. A jak my to mamy odebrać? Panie występują z takim pismem, z takim zapytaniem, bardzo sugerującym skąd inąd wypoczynek letni. Co to znaczy wypoczynek letni? Wypoczynek letni to jest kolonia, a nie turnus czasów rehabilitacyjnych. To jest duża różnica. To jest kolosalna różnica. Bo na kolonie dziecko na wózku nie pojedzie. Ono jedzie na turnus. Panie ze stowarzyszenia, mamy u siebie członków waszego stowarzyszenia i innych też. Mówią, bo my nie mamy pieniędzy. Wy nie macie pieniędzy. To ja bym w tym momencie jako uczestnik grupy wsparcia, gdzie my nie mamy prawa kwestować, zbierać, załatwiać nic. My możemy sobie tylko pomagać, konsultować, gdzie lekarz jaki przyjmuje, co można załatwić, kto kogo zna, gdzie będzie łatwiej, bo muszę pani powiedzieć, a pani to pewnie wie, że nawet okulista czy dentysta dla naszego dziecka to jest duży problem. Na tym to polega. Na, tak jak samo słowo mówi, grupa wsparcia. I nagle panie nam tu mówią, że tu są jakieś kryteria, że tu te same osoby. Przepraszam, ja nie jestem ta sama, bo ja kiedyś jeździłam z grupą wsparcia na wczasy. Teraz od lat nie jeżdżę. Powiem państwu dlaczego. Dlatego, że po prostu mnie nie stać. Bo ja mam dziecko, dziewczynkę z dużym upośledzeniem, która jest w regresie, w ciężkim regresie. Tak dla państwa wiedzy, to w ubiegłe wakacje za drzwi, od mieszkania własnego, nie wyszłam nawet na 2 minuty, bo nie mogłam. Wiecie państwo, co to znaczy być więźniem we własnym domu? Katastrofa. I nagle się okazuje, że ja jestem towarzystwo wzajemnej adoracji, bo nie jadę. Nie stać mi, bo musiałabym zabrać ze sobą męża. A jakbym chciała opłacić turnus za siebie, za męża i za dziecko, to państwo wybaczcie, ale no grupa wsparcia mi nie pomoże. Więc o czym my rozmawiamy? Państwo możecie bardzo wiele. I jak ja z którąś z pań rozmawiałam, jak dzwoniłam i mówiłam to, zamiast ludzie podkładać sobie nogę, bo to jest podkładanie sobie nogi. Pracujmy razem, działajmy razem, bo wszyscy mają nas centralnie w głębokim poważaniu. Urzędy mają do nas stosunek super ambiwalentny. Wychodzi na to, że to nie nasze dzieci. To my jesteśmy niepełnosprawni. Bo my chyba nie umiemy ani czytać, ani pisać. Nic nie umiemy. Jesteśmy po prostu tacy jak nasze dzieci. To zamiast się wspierać i nas atakujecie, no to jeżeli jest jakieś kryteria są, to normalnym trybem członkowie waszego stowarzyszenia powinni być wykluczeni z grupy wsparcia. Tak? Nie mamy takich zwyczajów. Nigdy nikogo nie eliminujemy. Nigdy nikogo nie wyrzucamy. Przyjmujemy każdego, kto się zgłosi. Jeden rodzic, ja przypomnę tylko na sam koniec, żeby państwu przybliżyć ten problem. Państwu może wreszcie bardziej. 2-3 lata temu przyszedł na spotkanie grupy wsparcia pan, który był taksówkarzem, sam wychowywał córkę. Sam. Tak się złożyło, że mój mąż też jest taksówkarzem. I powiem państwu dziwną rzecz. 2 lata temu ten pan, ten chowający to dziecko, sam, tą córkę niepełnosprawną, popełnił samobójstwo. Rozpędził samochód i po prostu wjechał w mur. A wiecie dlaczego? Troszkę z naszej gminy, bo myśmy jako te dziewczyny, myśmy się, ja miałam wyrzuty sumienia głębokie, że myśmy faceta do siebie nie ściągnęli, że powinnyśmy się my nim zaopiekować. Myśmy mu powinni pomóc, bo od tego jest grupa wsparcia. A doszło do tego, że człowiek popełnił samobójstwo, a dziecko poszło do DPS-u. Więc uważacie, że nam jest tak lekko. Że ta grupa wsparcia to jest taka, kupujemy sobie kwiatki, czekoladki, zjadamy torcik, ubieramy czapkę na głowę i jadę. To nie jest tak. Zapraszam państwa. Tylko zanim przyjdziecie do nas na spotkanie,
zastanówcie się, co oznacza słowo wsparcie w naszym przypadku. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Radna Kapela, bardzo proszę. Nie będę się odnosić tutaj do min, do tego, co tu padło, do zaproszeń mnie na grupę wsparcia, bo mogłabym tutaj tylko zaprzeczyć. Natomiast ja w tej części miałam się w ogóle nie odzywać i na zakończenie tutaj miałam wygłosić w oświadczeniach moje stanowisko w tej sprawie. Po prostu nie będę tego robić na koniec, przeczytam Państwu i tu kieruję słowa do radnych. Kawałeczek, żeby już naprawdę skończyć temat. Wyrażam uznanie dla działań pani Krystyny Jaszczemskiej na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednocześnie moje uznanie jest równie duże dla pań pracujących w wspomnianym stowarzyszeniu i wszystkich innych ludziom pomagającym. Na tym, drodzy Państwo, na tej sali możemy mieć różne zdania na temat potrzeb w zakresie infrastruktury, planowania, etc. Mając świadomość ograniczonych środków finansowych, możemy dyskutować, który chodnik jest lub parking bardziej pilniejszy. Jednak w sprawach osób niepełnosprawnych nie powinno ich być. Wszyscy oni mają prawo do równego traktowania, obiektywnej oceny ich sytuacji i pomocy. Każda wątpliwość w sprawie winna być natychmiast wyjaśniana. Ja nie twierdzę, że mają rację panie ze stowarzyszenia. Z pewnością mają poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, a mnie wówczas nie było dane zapoznać się z dokumentacją. Nie wątpię w też dobre chęci pani Krystyny Jaszczemskiej do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym. Pojawiła się wątpliwość i należy ją wyjaśnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Tankiewicz. Panie Przewodniczący, mam do pana Przewodniczącego takie pytanie. Czy myśmy się teraz, skupiamy się teraz nad jakim problemem? Nad problemem zasadności istnienia grup charytatywnych, grupy wsparcia, stowarzyszeń, zasadności ich istnienia i problemów państwa, że się borykacie z problemem dzieci niepełnosprawnych, czy mamy do rozważenia problem dotyczący turnusów rehabilitacyjnych? Bo jeżeli to pierwsze, to chyba nie ta uchwała i nie ten problem się roztoczą. Czyli proszę Państwa, czy my rozstrzygamy, czy ktoś tutaj na sali, ktokolwiek z nas poddaje wątpliwość to, że grupy wsparcia są doskonałą formą, grupy wsparcia i stowarzyszenia, są doskonałą formą wspierania rodzin borykających się z niepełnosprawnością. Bo dam sobie głowę uciąć, że nie znajdziecie Państwo na tej sali ani jednej takiej osoby. Co do tego gwarantuję swoim honorem, nie ma nikt z nas najmniejszej wątpliwości. Jeszcze raz chylę czoło przed Państwa problemami. Jeszcze raz podkreślam, dla Państwa problemy są bardzo ważne i priorytetowe. Panie Przewodniczący, czy naszym problemem jest w tej chwili rozstrzygnięcie tego problemu, czy zasadności istnienia tego typu grup, czy też mamy rozważyć sprawę dotyczącą ustalania list na wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne? Bo jeżeli to drugie, no to po co my w ogóle tutaj sobie skarżujemy? Pani radna chce ode mnie od razu wskazać odpowiedź. Ja powiem, że zaproszeni goście wypowiadają się w swoim imieniu i mówią to, co chcą powiedzieć. Państwo radni także wypowiadają się w swoim imieniu. No tutaj proszę wybaczyć, ale ja w żadnym wypadku nie wpływam ani na wypowiedź państwa, ani państwa, to jak chyba wszyscy to widzą, więc ja nie wiem, do czego myśmy tutaj ja mieli sobie. Ja mam wrażenie. Nie, przepraszam najmocniej, ja nie udzieliłem powiem, państwu ja nie to żadnego jednego, proszę pani. Proszę, ja tutaj udzielam głosu. Więc pani Krystyno, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pani pytanie wyczerpującą. Pani Elżbieta Milka, pani Jaszczemska. Proszę Państwa, ja chciałam zabrać głos, choć przed sesją pomyślałam sobie, że nie będę uczestniczyła w tych rozgrywkach z uwagi na to, że to, zresztą to się okazuje, dla mnie to jest w ogóle sytuacja jakaś niezrozumiała, bo tu panie przyszły, no już jakby poranione przez los, drugie panie poranione przez los, które mają ciężkie życie, bo ja sobie zdaję sprawę, co to jest opiekowanie się chorym człowiekiem, bo przeszła tą szkołę także i nie rozumiem, że wy panie, które musiałyście się nauczyć wielkiej pokory, nie potrafiłyście się same dogadać,
Tylko nas tutaj wszystkich chciał dać jakieś personalne rzeczy rozwiązać. To jest po prostu nie do pomyślenia. To jest uwłaczające dla nas wszystkich, bo ja miałam matkę, którą miałam przez 13 lat chorą ciężko i nigdy nie walczyłam w ten sposób. Uczyłam się pokory, uczyłam się zrozumienia, co to znaczy ból, cierpienie drugiego człowieka i umieć go obdurzyć. I wiedziałam, jak mogę rozmawiać z taką samą osobą, która prowadzi takie samo życie jak ja. A tymczasem tutaj właściwie to tak, wszyscy, ja nie wiem, ale ja przynajmniej takie odnoszę wrażenie, że my tutaj razem nie wiemy w ogóle, o co chodzi. I zaczyna być śmieszne, bo ja słyszałam, że pani Jaszczyńska to jest jakiś wampir, ona jakieś tu interesy robi, a ona jakieś wszyscy chylą czoło, no ja nie wiem, no to zdecydujmy się, jakie czoło, o co tu chodzi. Ja po prostu proponuję, żebyśmy zakończyli tą rozmowę, pani przewodniczący, i takie rzeczy, proszę państwa, zarobcie sobie na komisji. Bo to jest ze szkodą dla środowiska. Widzi pani, że jesteśmy tu kamerowani. I to idzie nie wiadomo gdzie. Dziękuję bardzo pani radna. Dziękuję pani Jaszczyńska, bardzo proszę. Ja chciałam jeszcze raz wyjaśnić. Grupa wsparcia powstała w 2002 roku. Proszę państwa, listy, bo tu pytaliście się, może ja niedokładnie odpowiadam, na pytanie odpowiadam pani Krysiu. Listy są i u mnie do wglądu, i listy są w Urzędzie Miasta, bo inaczej by nie było. Jedynym kryterium jest orzeczenie o niepełnosprawności i jak gdyby to jest jedyne kryterium. I wszystkie osoby, które przychodzą tutaj, ja nie mogę powiedzieć, że ten może jechać, a tamten nie. I każda osoba, która przyszła, czy to przyszła ze stowarzyszenia, czy ze szkoły specjalnej, mało tego, dzwonią. Ze szkoły specjalnej dyrektorka dzwoniła, że rodzic ma problemy, żeby go wziąć. Edektowie dzwonili ze szkoły ze sportowej, braliśmy. I to, co tu jest powiedziane, może to jest górnolotne, ale czasem ratowaliśmy komuś życie. I tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę państwa. Ja już nie będę udzielał głosu nikomu, niestety. Przykro mi bardzo. Ponieważ chciałbym, proszę państwa, powiedzieć od siebie również w zakresie tego, co tutaj dzisiaj, na jaki temat dzisiaj rozmawiamy. Ja powiem tak, że po rozmowie z paniami ze stowarzyszenia, wytłumaczyłem na tym spotkaniu, dlaczego my nie jesteśmy w stanie przekazywać środków finansowych bezpośrednio na ich działanie. Wynika to, proszę państwa, z prostej przyczyny. My jako Rada Dzielnicy nie możemy wspomagać stowarzyszeń. W czasie, w którym Rada Dzielnicy mogła wspomagać stowarzyszenia, to też, proszę państwa, nie wprost, tylko poprzez działania związane z dofinansowywaniem na przykład remontu, na przykład budowy podjazdu pod siedzibę stowarzyszenia, to Rada Dzielnicy jak najbardziej, proszę państwa, przekazywała te środki finansowe. Ja powiem tak, że jesteśmy Radą Dzielnicy, która jest uwrażliwiona na potrzeby osób niepełnosprawnych, ponieważ to, że dajemy środki finansowe na przykład ten turnus rehabilitacyjno-czasowy, o którym tutaj rozmawiamy, to nie są tylko i wyłącznie jedyne środki związane tak stricte z tym, aby w jakikolwiek sposób zająć osoby niepełnosprawne, bo również wspomagamy od 2 lat turniej, który jest organizowany przez warsztat terapii zajęciowej z ulicy Truskawkowej, jeżeli dobrze pamiętam. Ten turniej odbywa się, już odbył się 2 razy na hali szkoły z zespołu szkół sportowych na osiedlu handlowym. Państwo radni o tym wiecie, bo informujemy o tym, że ten turniej się tam odbywa. Bywam na tym turnieju i widzę, jak wielkie zaangażowanie jest tych wszystkich osób niepełnosprawnych w zakres uczestnictwa w tymże turnieju i jaka jest wielka radość w tym, żeby oni uczestniczyli. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, proszę państwa, na początku kadencji również w naszych murach u siedziby Rady Dzielnicy 18 odbyło się założycielskie posiedzenie stowarzyszenia DITTO, jak dobrze pamiętam, może przekręciłem nazwę, ale również to stowarzyszenie tutaj się zawiązało i ono spokojnie teraz działa. Co jakiś czas odbywają się tutaj także spotkania tego zarządu. Jesteśmy zawsze otwarci na to, że jeżeli ktoś przychodzi
szczególnie w zakresie osób niepełnosprawnych, to nigdy nie odmawiamy. Ale jak przypominam sobie i sięgam pamięcią wstecz, a tutaj mogę to powiedzieć, to nigdy nie pamiętam, aby radni dzielnicy 18 nie byli uwrażliwieni na potrzeby osób niepełnosprawnych, ponieważ, proszę Państwa, no, efektem tego naszego uwrażliwienia jest to, że na terenie naszej dzielnicy, jako na terenie jedynej dzielnicy w mieście Krakowie, działa grupa wsparcia i ta grupa wsparcia zawsze była wspomagana przez radę dzielnicy w różnoraki sposób. Również zawsze informacje o tym, w jaki sposób my wspomagamy tą grupę wsparcia, ukazywały się czy to w naszej prasie, czy to teraz ostatnio ukazały się również i w innych mediach, nie tylko i wyłącznie dzielnicowych, gdzie ta grupa wsparcia została opisana. To też jest, proszę Państwa, pewne docenienie działań tych wszystkich osób, które w tej grupie wsparcia funkcjonują. Każdy chce jak najbardziej pokazać ten problem, który jest dla niego najbardziej istotny. I tutaj, na tej sali są dwie organizacje, dla których najbardziej istotny problem jest związany z tą niepełnosprawnością. Ja powiem tak, ja osobiście, proszę Państwa, nie rozumiem Waszych działań, nie rozumiem tego, że tak zabiegacie o swoje dzieci, ponieważ ja mam zdrowe dziecko. Nie miałem sytuacji takiej w swojej rodzinie nigdy, gdzie miałem osobę niepełnosprawną. Ale proszę Państwa, osobiście czuję, że pieniądze, które lokowane są przez Radę Dzielnicy od wielu, wielu lat, od trzech kadencji, to ja osobiście czuję, że są najlepiej z możliwych ulokowane pieniądze jako środki finansowe, które przekazuję, podnosząc rękę i głosując za tym, żebyście je dostali na potrzeby związane z Wigilią, na potrzeby związane z wyjazdem na turnus rehabilitacyjno-czasowy. Powiem tak, że udało się w tej kadencji, aby te środki były zwiększone poprzez działania innych dzielnic. I proszę Państwa, nie będę ukrywał, że w tym zakresie macie świetnego lidera. Tym liderem jest pani Krystyna Leszczyńska. Możecie tylko jej podziękować, że potrafi super zadziałać, aby przekonać inne osoby do tego, żeby te środki były tutaj na to zadanie wskazane, żeby można było Wam pomóc. Oczywiście ja powiem tak, zawsze listy były robione w ten sam sposób. Tu pan radny Poremski, przewodniczący tamtej kadencji, dokładnie to powiedział. Listy robiła pani Krystyna Jaszczęska i powiedział, że miał do niej zaufanie. Proszę Państwa, jest to członek mojego zarządu. Mam do pani Krystyny Jaszczęskiej stuprocentowe zaufanie w zakresie działań dotyczących osób niepełnosprawnych. Mam stuprocentowe zaufanie w zakresie działania tutaj w tej Radzie. I dlatego ja się bardzo zdziwiłem, gdy odczytałem pismo, które skierowała na moje ręce pani radna Katarzyna Kapela-Glegut, ponieważ było to dla mnie zdziwienie niesamowite odnośnie tego, dlaczego my dzisiaj nie wiemy, nad czym głosowaliśmy przez ostatnie dwa lata, nie wiemy, na co przekazywaliśmy nasze środki finansowe, które poszły na tak zaszczytny cel, jak fundusz związany z organizacją turnusu rehabilitacyjno-czasowego. Nie ma żadnych kryteriów. Te kryteria tworzą się poprzez grupę wsparcia. Jak tutaj wszyscy usłyszeliśmy, jest ona otwarta. Każdy może przyjść i każdy może jechać. 7 osób ze stowarzyszenia było. Wiem, że w ostatnim roku była taka sytuacja, że w ostatniej chwili zgłosiła się jakaś pani, jeżeli dobrze pamiętam, i też pojechała na te czasy, więc dlatego się bardzo dziwię, że Państwo radni nie wiedzą, nad czym głosują. Na takie mnie suchy doszły podczas spotkania, które się odbyło na moim dyżurze z Państwem ze Stowarzyszenia Duszpasterskiego, gdzie usłyszałem, że radni z naszej dzielnicy mówią, że oni nie wiedzą, nad czym głosują w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Bardzo się dziwię. Tak Pani wreszcie powiedziała. Tak, potwierdzają Pani. Dlatego się bardzo dziwię radnym, że wyrażają taką opinię i nie wiedzą, nad czym głosują w zakresie tych
pieniędzy, które my, proszę Państwa, przekazujemy. Chciałbym na koniec powiedzieć, że jeżeli my, chciałbym na koniec powiedzieć, proszę Państwa, że jeżeli my dzisiaj wszyscy mówimy, że sprawa, która tutaj została podjęta, nie jest sprawą polityczną, to ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego pani Katarzyna Kapela-Glegut skierowała to pismo jednostronnie do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego nie skierowała tego pisma do innych dzielnic w zakresie informacji, która była? Dlaczego nie skierowała do tych wszystkich wskazanych osób, które były w pismach po stronie stowarzyszenia i po stronie grupy wsparcia? Dlatego proszę bardzo o dzisiaj nie mówienie, że tutaj nie rozprawiamy na temat zadań, które są polityczne, ponieważ przez dwie kadencje wcześniejsze niepełnosprawni nigdy nie stanowili żadnego problemu. Przez dwa lata niepełnosprawni nigdy nie stanowili żadnego problemu, a nagle dzisiaj ci niepełnosprawni stanowią jakikolwiek problem w zakresie tego, jak Rada Dzielnicy przyznaje środki finansowe. Powiem więcej, proszę Państwa, od 3 miesięcy zarząd zabiega bardzo intensywnie, żeby te środki zostały przywrócone w zakresie budżetu miasta Krakowa. Ja nie wiem, czy nasza dyskusja tutaj nie jest tylko i wyłącznie dyskusją takiego typu, że tych środków w ogóle nie będzie na osoby niepełnosprawne po tych pismach, które zostały skierowane do prezydenta. Nie potrafię tego powiedzieć, ponieważ nie mam jeszcze żadnego stanowiska z kancelarii prezydenta. Zadałem takie pytania, ale jeszcze nie mam odpowiedzi. Mam tylko pismo, w którym przyszła ponowna analiza dotycząca tego zadania. Ja wierzę, że wszyscy, jak tu siedzimy, przekażemy te środki dla tak zaszczytnego zadania i zadania, które naprawdę pomaga osobom niepełnosprawnym. I ja wierzę w to, że każdy z nas będzie przekonany o tym, że głosuje te środki finansowe, wiedząc, na kogo będą one wydatkowane. Zapewnienia, które padły ze strony grupy wsparcia, ja również, że również otwartość ze strony stowarzyszenia będzie na przyszłość budowała wzajemne dobre stosunki pomiędzy tymi dwoma środowiskami i żywię nadzieję, że jeszcze więcej osób, które funkcjonują w stowarzyszeniu, będą mogły z grupy wsparcia jechać na te czasy turnus rehabilitacyjno-czasowy dla osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, dzielnica 14, dzielnica 16, dzielnica 17, także na 2013 rok, mam takie zapewnienie od przewodniczących, przekazują środki na to zadanie. Więc biorąc pod uwagę, że mamy my, jeżeli oczywiście Rada zdecyduje się przegłosować te środki, przekaże 40 tysięcy złotych, to tamte pozostałe dzielnice też dofinansują w kwotach nie mniejszych niż w tamtym roku to zadanie. Więc będziemy mieli na nim 55 tysięcy złotych i może uda się go zrealizować. Powiem więcej, jak Państwo dostaliście informację z pisma pana dyrektora Żądło, niestety nie ma firm, które się zgłaszają do tego zadania z otwartymi rękami. To dwa razy teraz realizowała spółdzielnia Hutnik. Powiem tak, ta realizacja była naprawdę bardzo taka profesjonalna. Pomimo tego, że niestety były różne komplikacje związane z tym wyjazdem, ale myślę, że tutaj wiele pracy włożył pracownik tej spółdzielni, pani Maryla Mroczek, która starała się, aby Państwo z grupy wsparcia, osoby, które jadą na ten wyjazd, nie odczuły tych wszystkich komplikacji, tylko żeby pojechały, odpoczęły, a proszę Państwa, tak jak słyszeliśmy, nikt nie odpoczywa na takich czasach, tylko dzieci, a tak naprawdę to dla nich jest, i żeby spokojnie wrócili. A później to, proszę Państwa, normalna praca radnych, normalna praca pani Jaszczęskiej, żeby to zadanie zostało do końca zrealizowane i, proszę Państwa, rozliczone. Dziękuję uprzejmie, ja tyle w tym temacie. Proszę Państwa, z racji tego, że przechodzimy do trybu głosowania, bardzo proszę, jeszcze Pani dopuszczę do głosu. Dziękuję. Ja dalej chciałabym znać odpowiedź, w jaki sposób członkowie naszego stowarzyszenia
mogą pozyskać te środki Ja powiem w ten sposób, odpowiadając na to nas pytanie. Jest około 30 osób, nie odpowiadając na to pytanie. Dziś w tym momencie Rada Dzielnicy 18 za moment będzie podejmowała uchwałę w zakresie przekazania środków w wysokości 40 tysięcy złotych na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjno-czasowego dla dzieci niepełnosprawnych i te środki finansowe zostaną przyznane do realizatora, którym jest Wydział Spraw Społecznych. I teraz to realizacja tego zadania i jakie osoby będą jechać na to zadanie, to te, które przynależą do grupy wsparcia. Przynależą do tego, jak tutaj... Nie, w żadnym wypadku. Przynależą, to tak jak tu zostało powiedziane, 7 osób z Państwa stowarzyszenia w tym roku, tak? W tym roku. No mam całe stowarzyszenie zapisać do grupy wsparcia. Ale że nie, proszę Państwa, ja zapraszam. To tak tutaj było powiedziane, żebyście Państwo przyszli. Ale nie ma Środki uzyskane będą takie, jakie zostaną przyznane, przed chwilą powiedziałem. To jest 55 osób, ale zawsze to jest, proszę Państwa, pewien wybór. Ja dziś nie potrafię powiedzieć, jaka będzie lista osób, ale jak Państwo tu słyszeliście, ja myślę, że tak jak tu wszyscy powiedzieliśmy, bo tu i padały słowa takie, że my nie chcemy, abyście Państwo byli w jakikolwiek sposób poróżnieni, tylko żebyście razem współpracowali. A naszym zadaniem osób tu siedzących, radnych, którzy zostali wybrani z mandatem, jest to, żeby na takie zadania przekazywać środki finansowe. Ja mam nadzieję, że uda się nam te środki wygospodarować i wywalczyć w budżecie miasta Krakowa. Nasze pismo zwracaliśmy się z prośbą do Rady Dzielnicy. My nie mamy możliwości dać środków finansowych na stowarzyszenie. To już powiedziałem na początku mojej wypowiedzi. Nie mamy takich możliwości. Zwracamy się stowarzyszenie do grupy wsparcia. Państwo, tak jak tu pani Krystyna powiedziała, do pani Podlaszewskiej, zapraszam na rozmowę, rozmawiajcie Państwo. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę gości o ciszę, szanowni Państwo. Bardzo proszę o ciszę, szanowni Państwo. Bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę o ciszę, szanowni Państwo. Proszę Państwa, ja prosiłbym, widzę Pana Radnego jak najbardziej, że Pan się zgłasza. Tak, ja zaraz już dopuszczę Pana, Panie Radny. Ja prosiłbym o wprowadzenie autopoprawki do punktu pierwszego, nie dzieci, tylko osoby niepełnosprawne. Osób niepełnosprawnych. Bardzo proszę, Pan Radny Marandy. Ja się to chciałem przypomnieć, bo na ferworze tego można było zapomnieć o tej kwestii, na tym, co chciałem przypomnieć. Dyskusja była niezwykle merytoryczna i na pewno myśmy nie zapomnieli. Proszę Państwa, płynął wniosek o głosowanie imienne w zakresie tej uchwały. Tym samym przechodzimy do typu głosowania imiennego. Jest to projekt uchwały druk nr 11 z dzisiejszej sesji. Ja będę zgodnie z procedurą wyczytywał imię i nazwisko, a Państwo będziecie głosowali za, przeciw, wstrzymuje się. Jeżeli ktoś z Państwa nie wypowie się w zakresie głosowania, przyjmę, jeżeli jest obecny na sali, że nie bierze udziału w głosowaniu. Jeżeli kogoś nie będzie na sali, przyjmę, że jest nieobecny. Bardzo proszę wszystkich o zachowanie ciszy. Pani Radna Małgorzata Bąk. Pani Radna Miłosława Ciężar. Pan Radny Jerzy Daniec. Jestem za. Pani Radna Krystyna Frankiewicz. Jestem za. Pani Radna Krystyna Jastrzębska. Za. Pani Radna Katarzyna Kapela-Glegów. Za. Pan Radny Andrzej Kowalik. Za. Pan Radny Adam Krztoń. Za. Pan Radny Stanisław Baranda. Za. Pani Radna Elżbieta Mitka. Za. Stanisław Młodec. Za. Pan Radny Marian Paciorek. Za. Pan Radny Edward Porecki. Za. Pan Radny Czesław Rosiek. Za. Pani Radna Stanisława Rosinowska, przepraszam. Za. Pani Radna Maria Sajna. Za. Pani Radna Anna Stabryła. Za. Pan Radny Józef Szupa. Za. Pan Radny Janusz Więcław. Za.
także... Pan radny Mariusz Bota. Pani radna Wiesława Zbota. Szanowni Państwo, stwierdzam, że radnych zajmie 21, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Obejdźmy to. Dziękuję uprzejmie. Zamykam punkt dotyczący druku numer 11. Proszę Państwa, robię 10 minut przerwy na przewietrzenie sali. Dziękuję serdecznie.